Widzimy pewną korelację. Kiedy prezydent Duda w zeszłym roku mówił o tym, że LGBT to nie ludzie, a ideologia, natychmiast był wzrost homofobicznych ataków. 16 lutego w Warszawie na stacji metra nożownik zaatakował parę gejów, bo trzymali się za ręce. Jedna z ofiar w szpitalu, nożownik krzyczał: nie róbcie tego przy dzieciach. Policja we Wrocławiu postanowiła dzisiaj sprawić protestującym kobietom prezent i potraktowała je gazem, a niektóre osoby nawet zatrzymała. Fotoreporter postrzelony na Marszu Niepodległości. Dzisiaj obliczem buty jest patriotyzm, tradycja i tożsamość. To nasza odpowiedź na cywilizację śmierci.